Cześć, tu Rosa, witajcie w kąciku retrogracza. Moi drodzy, temat Tetrisa. Tytuł raczej wam znany. Czy graliście to na komputerach 8-bitowych, 16-bitowych, na Pegasusie, na Nintendo, czy też na innych konsolach? Gra po prostu wyjątkowa. Do tej pory zachwyca wszystkich, którzy chociaż raz po nią sięgną. Oczywiście można było to grać na NES-ie, oczywiście mogliśmy grać na przykład na Game Boyu. Ja pamiętam, gdy mój szwagier przyjechał pierwszy raz w latach 90. z Game Boyem i zobaczyłem tą grę, byłem w totalnym szoku, jak fajnie to na przenośnej konsolce wyglądało. Moją ulubioną na przykład grą jest Tetris Effect. Uwielbiam w tą grę grać na PlayStation 4, raz, że można grać z innymi osobami, a dwa, że jest naprawdę genialna muzyka dodana do tej gry. A co by było, gdybyśmy jeszcze pograli sobie w Sudoku? Raczej chyba każdy z was zna lub też widział, w jaki sposób gra się w Sudoku, o co tam w sumie chodzi. I teraz twórcy jednej gry na Atari, słuchajcie, połączyli te dwie rzeczy. Gra nazywa się Sudotris i łączy grę Sudoku, czyli gramy na polach od Sudoku kośćmi, figurami od Tetrisa. Tu mamy oczywiście informacje, w jaki sposób mamy grać w tą grę. Mamy trzy możliwości grania: normalne, progresywne i wersje misji. No i oczywiście reguły gry. Przechodzimy na początku do opcji normalnej. No i oczywiście, jeżeli wiecie, o co chodzi w Sudoku, mamy tutaj kwadrat Sudoku i na tym kwadracie musimy ułożyć jak najwięcej klocków, aby zapełnić albo na przykład cały szary klocek, albo ten czarny, albo też klocki w pionie i w poziomie, czyli wszystkie 9 pól w pionie lub w poziomie muszą być zapełnione. Zobaczcie, w tej chwili zapełniłem cały czarny klocek 9x9, no i dostałem punkty, klocki znikają, a my układamy to dalej. W sumie proste, jednakże widzimy tylko trzy klocki, które przyjdą jako następne. I kłopoty zaczynają się wtedy, kiedy mamy coraz więcej klocków na polu, a kolejne za bardzo nie pasują nam w miejsca kolejne, które jeszcze są wolne. Jak na razie dobrze mi to wszystko wychodzi, ale zaraz, znając moje szczęście, popełnię jakiś błąd. Powolutku mamy wolne pola, dostajemy kolejne punkty, ale musimy za każdym razem przemyśleć położenie każdego klocka, miejsce, w którym możemy jeszcze gdzieś coś włożyć. Zobaczcie, już teraz będę miał problemy z włożeniem kolejnych klocków. Ten już mam problem, nie wiem, gdzie go wcisnąć. Jeżeli jest możliwość zmiany, możemy wywalić jakiś klocek poza nawias, wybrać kolejny, wciskając przycisk Fire. No i tutaj chyba raczej już polegnę, nie wiem, gdzie to włożyć. Spróbujemy ten może malutki podwójny, może ten podwójny umożliwi mi gdzieś zniszczenie jakiejś linii pionowej, poziomej, ale chyba raczej się to nie da, a jak się tego nie da, to pewnie za chwilkę gdzieś to położę i wyskoczy mi game over. No właśnie, no i tak to jest. Dobra, przejdźmy może do misji, do rodzaju gry progresywnej. W grze progresywnej mam za każdym razem informację, co musimy zrobić. Skolekcjonować ten niebieski punkt, czyli musimy zapełnić tak pola, aby wszystkie klocki zostały w pionie, w poziomie lub też w ten 3x3 zapełnione, żeby ten pole z niebieską kropką zniknęło. Gdy to zrobimy, misja zostanie ukończona. Więc jak na razie jest jak jest, może gdzieś tutaj jeszcze wcisnę i kolejne klocki pozwolą mi zniszczyć ten niebieski punkt. Chyba teraz, jeszcze nie. Poczekajcie, ten muszę wcisnąć gdzieś tutaj. No i mamy level pierwszy zakończony. W levelu numer 2 pewnie będą dwa niebieskie punkty i tak dalej. Okej, mamy teraz niebieski punkt i zwykły brązowy kwadrat, czyli teraz musimy zapełnić oba te pola, tak aby znowu zostały zapełnić, żeby były zapełnione. Wiecie, o co mi chodzi. Czyli zwykła misja progresywna. Im więcej leveli, tym więcej punktów do zapełnienia. Musimy to zrobić
najlepiej w jak najlepszym czasie, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Pierwszy zniknął, za chwilkę mi się pewnie może uda zrobić to samo z tym drugim punkcikiem. No i mamy to, level drugi zaliczony. W levelu trzecim co mamy? Ciekawy jestem sam. No, 3 punkty, czyli nic nowego. No i tak wygląda to, słuchajcie, w levelu progresywnym, w misjach. W misjach mamy to na przemian, albo zapełnienie punktów, albo coś innego. W pierwszym levelu mamy, musimy skolekcjonować w pionie, w poziomie lub tych 9 punktach ten jeden punkt. Znowu staram się to zrobić jak najszybciej. Nie wiem, czy to coś da. Proszę bardzo, level pierwszy zakończony. Jak wygląda level drugi? W levelu drugim musimy zrobić co? Zdobądź 100 punktów. U góry zobaczcie, już mamy 100 punktów, czyli za każdym razem, gdy będziemy kłaść klocki, te punkty będą odejmowane. Im szybciej tym zrobimy, tym przejdziemy do kolejnego levelu. W sumie proste, ale powiem wam, wciągające naprawdę w 100%. Przydałaby mi się taka wersja, słuchajcie, na telefonie. Bo taka gra pasowałaby jako aplikacja w telefonie, żeby nawet w drodze móc sobie w taką grę pograć. Gdy jesteś w pociągu, w autobusie, czy też jedziesz jako pasażer, albo nawet w pracy, gdy naprawdę nie ma zbyt dużo do pracy, do roboty, usiąść na chwileczkę, odprężyć się i zagrać w taką grę. Byłoby fajnie, może twórcy pomyślą również o wersji na Androida, czy też na iPhone'a. Przypuszczam, że wielu z was posiadających telefony komórkowe chciałoby mieć taką grę właśnie jako aplikację w telefonie. Czy jest inna wersja tej gry, czyli chodzi mi, czy jest wersja na Commodore'ka, czy na ZX Spectrum'a? Chyba raczej nie. Możliwe, że wyjdzie w przyszłości, nie wiem, nie dowiadywałem się, więc polemizuję w tej chwili, ale mam nadzieję, że twórcy nie zostawią tej gry i będzie kolejna jakaś odsłona tej wersji gry na inne komputery. Bardzo bym was o to prosił. Twórcy, jeżeli oglądacie ten materiał, dajcie znać, napiszcie może w komentarzach, czy jest jakiś plan na wydanie wersji komórkowej, czy też na inne komputery osobiste. No i tak po w sumie to już wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że ta gra was zainteresowała, że chociażby raz pobierzecie tą grę i spróbujecie własnych sił, uwierzcie mnie, jeżeli lubicie Sudoku, lubicie Tetris, wciągnie was. Naprawdę was wciągnie, bo mnie naprawdę ta gra wciągnęła. Oczywiście link do pobrania tej gry jest w opisie na dole. Są dwie wersje, jest wersja 1.0 i 1.01. Nie wiem, czym się różnią. Nie ma opisu, jakie były poprawki wniesione, ale najwidoczniej jakieś są. Sprawdźcie sami. Ja już się z wami żegnam, dziękuję wam serdecznie za obecność, za komentarze, za lajki, za subskrypcje, a jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście do tej pory, zasubskrybujcie mój kanał, bo naprawdę to dodaje mi sił do kolejnych materiałów, które dla was robię. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie, życzę wam miłego weekendu, bo dzisiaj jest piątek, gdy to nagrywam. Bawcie się dobrze z tą grą, a ja was zapraszam już niedługo na kolejny materiał. Trzymajcie się, cześć, do następnego razu.